Spokojnie wciąż dyrygujący swymi partnerami Berry do Żyćka. Askoliunas zablokowany przez Chrisa Langa. Troszkę za wolno te podania między koszykarzami Procomu krążyły i miał stąd ułatwione zadanie Chris Lang. 5 sekund tylko mają gracze Procomu na zakończenie akcji. Zablokował drugi blok, Lang. Drugi blok Langa, ale dobitka Gorana Jagodnika. No przeszkadzali sobie teraz Krupalia razem z Langiem, stąd szczęśliwie piłka wróciła do Jagodnika. A zatem 10 punktów przewagi Procomu Trefla Sopot, 8 minut 13 sekund do końca meczu. Skele, Pluta, blisko Drubary, ale podwajają w tej chwili Żidek i Pluta i jest strata, jedno. Znowu strata Anwilu, gubią się w tej chwili koszykarze trenera Urlepa. Przestali tworzyć tak zgraną drużynę, jak to widzieliśmy w poprzednich kwartach. Trzy kolejne ataki kończone stratami. Arkowicz jest nie do zatrzymania w tej akcji. 70-58. Milicic, teraz on samotnie faulowany przez Gorana Jagodnika. Troszkę powtarza nam się sytuacja z czwartego meczu, tu rozgrywanego również we Włocławku, kiedy to Procom Trefl zwyciężył 86-72. Skele schodzi z parkietu, zamiast niego Jeff Nordgaard. Nordgaard dostał piłkę, ale nie zdobył punktu. Zebrał Jagodnik. No, teraz koncertowa gra zawodników Procomu Trefla, a seria błędów koszykarzy Anwilu. Markowicz czeka. To oczywiście jeszcze jest za wcześnie, żeby rozgrywać długie 24-sekundowe akcje, ale wymusza to obrona Anwilu. Markowicz musi rzucać. Błąd 24 sekund. Tam wcześniej, gdyby zdecydował się Markowicz właśnie na rzut, bo to rozegranie między Jagodnikiem znów było bardzo ładne. Ta asysta Jagodnika do Markowicza w tempo. 7 minut 10 sekund do końca meczu. Niezadowolony Andrzej Urlep. Milicic. Milicic. Dobra obrona Procomu Trefla. Świetna znowu obrona. Wymusza czwartą z rzędu stratę, a Andrzej Pluta nieprawidłowo zatrzymuje Markowicza. Dobra pomoc przede wszystkim w grze defensywnej Procomu Trefla. A tutaj to po prostu przerwanie szybkiego ataku przez Plutę, który wiedział, że nie ma jeszcze wielu fauli na koncie. Widek i Markowicz. Żidek przeciwko Langowi. Żidek! Pomylił się przy swoim firmowym zagraniu, a więc rzucie hakiem. Milicic. Trochę brakuje Krupali w ataku. Nie widać Krupali w ataku, mimo że jest na parkiecie, ale w zasadzie od początku nie dostaje piłek. Nie znajduje sobie pozycji do tego, żeby partnerzy go gdzieś wypatrzyli. W tej chwili faulowany Andrzej Pluta, ale to też było indywidualne wejście pod kosz. Nie miał komu oddać rozgrywający Anwilu Włocławek. Trzeci faul Drubarego, który bardzo się stara, żeby dobrze bronić przeciwko Andrzejowi Plucie. No ale Pluta wraca do normalnej skuteczności w rzutach wolnych. Na razie 8-9 punktów Andrzeja Pluty w dzisiejszym spotkaniu. Drubary. Punktowe prowadzenie Procomu Trefla. Teraz to Pluta broni przeciwko Drubaremu. No, Maskoliunas przepychanka z Miliciciem, ale prowokował Chorwat. To było widać wyraźnie i był blisko akcji. Sędzia Śmikiewicz, strata tym razem Procomu. Milicic spokojnie. Zachęca Pacesa tam z ławki rezerwowych, a właściwie z miejsca zmian, żeby szybciej grali w tej chwili w ataku koszykarze Anwilu. Lang z faulem! I to jest chyba piąte przewinienie, bo to Maskoliunas spóźniony był w tej akcji obronnej. Rzeczywiście, tu już nie ma co dyskutować. Litwin, piąte przewinienie, dwa punkty Chrisa Langa i jeszcze będzie dodatkowy rzut. Ta zmiana i tak była już przygotowana przez trenera Eugeniusza Kijewskiego. O, tu wciąż jeszcze ma wiele do powiedzenia Maskoliunas. No, w dzisiejszym meczu najbardziej pobudzony. No ale całą swoją antypatię, całe swoje pretensje kieruje przeciwko sędziemu Śmikiewiczowi, który jego zdaniem
spowodował to jego zejście przedwczesne z parkietu. 5 minut 57 sekund do końca. Zobaczymy, jak poradzą sobie bez Maskol Jonasa koszykarze Procomu. Na razie Chris Lang, dodatkowy rzut wolny wykorzystany i do 7 punktów zmalało prowadzenie Sopocian. A jest na parkiecie w miejsce Maskol Jonasa Brankowicz. Powrócił również w drużynie Anvilu Pačesas. Trochę odpoczął na ławce rezerwowych. Grubary. Widek. Jagodnik. Bary do Brankowicza. Josip Brankowicz nie ma punktów. Wcześniej faulowany. Andrzej Pluta, trzecie przewinienie. Piłka z boku dla Procomu Trefla. Te punkty nie zostaną zaliczone. Gwizdek był wcześniej, kiedy Pluta powstrzymywał jeszcze przed wejściem pod kosz Brankowicza. Jagodnik teraz już nie ryzykuje tych swoich rzutów z dystansu, bardzo szybki. Markowicz, Żydek do Jagodnika, piękna akcja. Obrona strefowa nieskuteczna Anvilu. Posłał piłkę wysokim lobem nad Chrisem Langiem i Żydek i doszedł do niej Goran Jagodnik. Przewinienie. Tym razem zdaje się Brankowicz czy Żydek? Żydek. A więc trzeci faul Jerzego Żydka. Nieporozumienie. Teraz wyjaśniają sobie Żydek z Brankowiczem. Skąd wzięło się przewinienie? Nie ten system obronny miał być tam. I stąd całe nieporozumienie, które skończyło się faulem Czecha. Więcej faulowali w tej kwarcie koszykarze Procomu, a więc mamy już rzuty wolne za takie faule. Chris Lang. Bezbłędnie. Stają tym razem na wysokości zadania zawodnicy Anvilu. Opanowali nerwy. Nie ma już strat. Jest efektywny atak. 5 minut i 12 sekund do końca meczu. Brankowicz. Brankowicz przeciwko Pačesasowi. Nie ma zbiórki. Nie było też żadnego faulu Pačesasa i teraz Litwin w szybkim ataku. Oczywiście odpoczął, widać to w poczynaniach Pačesasa. Pluta za 3. Aldo Bitka, znakomita krupali. I trener Eugeniusz Kijewski, widząc, że zmniejsza się to prowadzenie Procomu Trefla, że ostatnie ataki Anvilu Włocławek są skuteczne, a jego koszykarze nie trafiają, szybko prosi swoich graczy do siebie. 4 minuty 54 sekundy do końca. 5 punktów przewagi Procomu Trefla. Ja się nie dziwię trenerowi Kijewskiemu, było 12 punktów przewagi, jest 5. Więc powód do niepokoju poważny. 4 minuty 54 sekundy to w koszykówce tyle co wieczność, a więc wszystko to jeszcze można przegrać. A przypomnę, że Procom Tref tego meczu przegrać nie może, jeśli chce dalej walczyć o Mistrzostwo Polski. Andrzej Urlep dotarł chyba do swoich zawodników po tej chwili takiego otępienia, chwili zupełnie bezowocnej gry. Wreszcie zaczęli wykorzystywać akcję w ataku zawodnicy w białych strojach. Więcej do powiedzenia ma trener Eugeniusz Kijewski. On po to wziął przerwę na żądanie. Rzeczywiście koszykarze Anvilu już czekają, już gotowi, już chcieliby kolejną akcję w ataku mieć skuteczną, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć te straty. Ale rozpoczną atak w tej chwili goście. Procom Tref rozpoczyna Driobary. Cała sala jest praktycznie przeciwko koszykarzom Procomu. Tutaj liczna grupa też jest z Sopotu, ale oni są przekrzykiwani, obuczenie na sali. No rzeczywiście jest skuteczne, zbiera Chris Lang i jest faulowany przez Brankowicza. Kolejny nieudany atak drużyny Procomu Trefla i znowu rzuty wolne. To jest woda na młyny koszykarzy Anvilu Włocławek, bo czas stoi, a ta przewaga punkt za punktem, akcja za akcją jest coraz mniejsza graczy z Sopotu. Zdjął trener Kijewski Gorana Jagodnika, zamiast niego Tomasz Masiulis. Jagodnik rzeczywiście widać, że nieco zmęczony, że już przestał trafiać. Zobaczymy, jak poradzi sobie Masiulis. A teraz znowu Chris Lang i znowu dwa rzuty wolne. Także bezbłędnie. O, Chris Lang po tym meczu, trzecim meczu półfinałowym ze Śląskiem Ideą Wrocław, kiedy właśnie takimi dwoma
celnymi rzutami wolnymi doprowadził do drugiej dogrywki, a potem Anwil przecież odniósł cenne, jakże cenne zwycięstwo we Wrocławiu. I już tylko 3 punkty przewagi Prokomu, Sopocianie w ataku. Przestali grać pod kosz i to widać po wyniku. Przestali również zdobywać punkty. Markowicz wypycha go Lang. Wypycha Lang, przepraszam, Jerzego Żitka. Brankowicz, blok, ale zaliczone 2 punkty, bo piłka już opadała. Po osiągnięciu najwyższego punktu już w stronę obrończy kosza padała w dół. Wraca za chwilę na parkiet Joe McNull, zapewne zastąpi Jerzego Żitka. A więc jakaś nowa siła do walki pod koszem. Tak przynajmniej to jest w zamyśle Kijewskiego. Faul, kolejny faul na Andrzeju Plucie. No i teraz ten niski wzrost przydał się Andrzejowi Plucie. Zanurkował, popatrzmy jeszcze raz, pod łokciem Drew Barego, zostawione kolano Amerykanina powoduje faul. I znowu rzuty wolne dla gospodarzy. Andrzej Pluta w dzisiejszym meczu tylko raz nieskutecznie i proszę, oraz drugi. To na pewno już są nerwy, to jest zmęczenie. Poprawił Andrzej Pluta, 74 do 70, prowadzi Prokom Tref, jeszcze 4 minuty do końca meczu. McNull do Brankowicza. Brankowicz nieco wolniej w ostatnich fragmentach gry. Markowicz. Kończy się czas, 24 sekund, strata, prosta strata Markowicza, ale walka jeszcze o piłkę między nimi i Nordgardem. Włączył się w Tomasz Julis, będzie rzut sędziowski. Po raz kolejny głębowisko na parkiecie w walce o piłkę, popatrzmy. Już był bliski Nordgard, ale wszystko wmieszał się jeszcze Masiulis i właśnie ta dwójka za chwilę skacze do wznowienia. 3 minuty i 40 sekund, to czas do końca ostatniej kwarty. Boję się już mówić, że do końca meczu, bo nie wiadomo, czy rozstrzygnięcie padnie w normalnym, zasadniczym czasie. Drew Barry, ale niedobrze skakał, nieprawidłowo odpychał jeszcze przy tym wznowieniu Tomasz Masiulis. Zatem piłka dla Anwilu. Mieliśmy już taką sytuację, tylko wtedy błąd popełnił Boczewski, teraz Masiulis, a więc te sytuacje jakby wyrównały się. Tak samo jak wyrównane jest to dzisiejsze spotkanie. Znowu Pluta kontra Barry. Ale teraz już nie czekał, żeby blisko podszedł do niego Pluta. Świetnie, świetna dwójkowa akcja. Po zasłonie szybko oderwał się Chris Lang. No dobre, znakomite minuty Amerykanina. Jego punkty powodują, że już tylko 2 punkty straty koszykarzy Anwilu. Ale w ataku Prokom Tref, Brankowicz. Pacesas dobrze na nogach, świetnie się przesuwał. I on właśnie zbiera i rozpoczyna kontratak przewagę dwóch małych graczy. Andrzej Pluta doprowadza do remisu po 74, a trener Eugeniusz Kijewski prosi o drugą, ostatnią już w tej kwarcie przysługującą mu przerwę na żądanie. Mają jeszcze jego zawodnicy 2 minuty i 55 sekund. I widać w tej chwili po grze, że zaczęło się znowu granie indywidualne. Ci najwięksi gwiazdozy Prokomu Trefla poczuli, że każdy z nich może przesądzić o losach meczu. No i popatrzmy, jak reagują trenerzy. Spokojny Andrzej Urlep, analizujący to, co się dzieje. Tutaj dość burzliwa wymiana uwag między trenerem kijewskim i asystującym mu Ryszardem Poznańskim. Jeśli Prokom Tref chce pozostać w tym wielkim finale, no to ma jeszcze szansę, ale musi znowu wrócić do gry zespołowej. W tej chwili ma przeciwko sobie rywala, który właśnie tak gra, który ma wiele możliwości do wykorzystania i stara się to robić. Wielkie emocje w hali we Włocławku. 2 minuty 55 sekund. Wracamy do gry. Wrócił także z ławki rezerwowych Goran Jagodnik. Pozostał Brankowicz, pozostał Drew Barry i w ataku Prokom Tref. Szybko już przeszkadza Drew Barremu Andrzej Pluta, żeby tego czasu na rozgrywanie ataku Prokom Tref miał jak najmniej. I rzeczywiście już niewiele, 10 sekund. Joe McNull
O, w poprzednim meczu rzuty z pół dystansu, z dystansu zupełnie nie udawały się, a tutaj proszę, w tak ważnym momencie Joe McNull trafia z trzeciego, czwartego metra. Znowu dwa punkty przewagi Prokomu. Norgard do Andrzeja Pluty. Pluta chce mijać McNulla, osaczony w rogu, oddał Langowi. Ale uwolnił się Andrzej Pluta i trafił! Trafił za dwa punkty. Ładna, 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 znakomita, znakomite są te ostatnie akcje między dwójką Lang i Pluta. Grają o wszystko koszykarze Anwilu. Czują, że te dwie minuty, które pozostają do końca meczu, dzielą ich od tytułu mistrza Polski, że są w stanie pokonać Prokom Tref. McNull. Jak teraz w pobliżu kosza, ale nie dał się, nie dał wejść jeszcze bliżej obręczy Lang McNullowi i zbiera Norgard. Rozpoczyna pasesa do Pluty. Piłka wyraźnie nie ma racji, protestując tutaj Drubery. Wyraźnie to on wypchnął piłkę poza linię boczną. 16 sekund na rozegranie tej akcji mają jeszcze koszykarze Anwilu. Pacesas. Trupalia. Paul Tomasa Masiulisa. Powystawia się trochę na faul. To było na wprost. Pokazuje zresztą to sędzia Marek Czmikiewicz, że przecież on stał 2 metry od tej sytuacji. Na wprost, kiedy Masiulis uderzał po rękach Krupalię. Z tym, że no, żeby oddać zupełnie tutaj dramaturgię sytuacji, to wiele jest takich sytuacji, że zawodnicy są uderzani po rękach. No, ale to podobało się tylko... bo piłka jednak... Tak, a tylko niektóre są uważane za faule. Trafia Krupalia, prowadzenie Anwilu. Minuta 34 sekundy do końca, no. Coraz trudniejsze prowadzenie Prokomu Trefla, który roztrwonił całą wielką 12-punktową przewagę. Tamir Krupalia i drugi niecelny rzut zbiera Joe McNull. Teraz Brankowicz. On częściej rozgrywa piłkę. Drubery szeroko do Jagodnika. Jagodnik za 3 punkty w takim momencie. Nerwy ze stali Gorana Jagodnika. 79 do 77 dla Prokomu. Minuta 13 do końca. No to już jest decydujący moment. Proszę Państwa, Pacesa sfaulowany przez Brankowicza. I znowu dwa rzuty wolne. Sfaulowany Pacesas. On pewnie wykorzysta tę szansę. W pierwszej połowie rzuty wolne dużo lepiej wykonywali koszykarze Prokomu Trefla, ale teraz w tej nerwowej końcówce właśnie rzuty wolne. To jest mocna broń. I co ciekawe, gospodarzy, w ostatniej kwarcie tylko 2 faule popełnili koszykarze Anwilu. A więc im na razie nic nie grozi, nawet przy kolejnych przewinieniach. Pomyłka Pacesasa, tu walka o zbiórkę. Wydawało mi się, że był gwizdek, ale chyba nie był to gwizdek sędziowski. Jeszcze piłka dla Anwilu. Nowe 24 sekundy. Uspokaja swoich zawodników trener Eugeniusz Kijewski. Tam już prawie bliski wbiegnięcia na parkiet był Markowicz, który przecież jest rezerwowym w tym momencie. Pluta! Zagapili się przy wznowieniu gry z autu w obronie koszykarze Prokomu i przegrywają jednym punktem. Ostatnia minuta właśnie się rozpoczyna. Drubary. Bary przeciwko Plucie. No, Pluta agresywnie przytrzymywał tam Barego, ale puścili grę sędziowie. Tu każda akcja może być kluczową. Pluta silniejszy fizycznie. Nie ma zbiórki. Krupalia do Nordgarda. Nordgard sam faulowany przez Barego. 40 sekund pozostało. Bardzo blisko zwycięstwa Anwil Włocławek. Ale po raz kolejny okazało się, że akcja indywidualna Brankowicza nie przyniosła powodzenia. Teraz tam jeszcze, tu jeszcze patrzymy na sytuację, kiedy fauluje, przerywając akcję Norgarda, Drubery, a tam nie mógł się wysupłać z tłumu kibiców Drubery, ale już wszystko uspokojone. Za chwilę jeszcze ostatnie uwagi, jeszcze wciąż czuwający na tę całą sytuację trener Andrzej Urlacz przekazuje uwagi Pacesasowi. Za chwilę dwa rzuty wolne Norgarda. A więc Norgard może sprawić, że Anwil będzie prowadził 3 punktami i będzie w bardzo komfortowej sytuacji.
razie 2 punkty przewagi Anwilu. 2 punkty, które być może dają Mistrzostwo Polski. Zobaczymy. 10 punkt Norgarda, 11 punkt Norgarda, ale indywidualne osiągnięcia nie są istotne. Ważne, że Anwil prowadzi w tej chwili 3, ale w ataku jest Prokom. Kto będzie się zdecydował na rzut za 3? Jest przecież Jagodnik znakomicie rzucający, wcześniej przewinienie pod koszem. Przerwana ta akcja faulem, ale jeszcze nie będzie rzutów. Tak, nie będzie rzutów, to jest trzeci faul w tej kwarcie koszykarzy Anwilu. Faulował Norgard. Nowe 24 sekundy, no i 28 sekund, 47 setnych do zakończenia tej kwarty. Jeszcze jeden faul Anwilu w rezerwie, bez konsekwencji. Jacek Krzykała czeka, Jagodnik rzut za 3 punkty. No i wybijał piłkę z kosza Lanka, więc 3 punkty zaliczone, jest remis. Jest remis i 20 sekund, 77 setnych do końca. Momentalnie prosi o czas Andrzej Urlep. Oj, w tej chwili chyba nie za mądrze zagrał Chris Lang. Nie, ta piłka ich tak chyba wpadłaby. Nawet trener Andrzej Urlep nie ma żadnych pretensji. Nikt nie ma pretensji specjalnych do Chrisa Langa, bo ta piłka z pewnością wpadłaby i tak, bo ona dość czyściutko leciała w centrum kosza obręczy. No, ale znowu olbrzymie gratulacje dla Gorana Jagodnika, który w tak... 30 punktów w dzisiejszym meczu już. Tak, napiętej sytuacji. Trafił. Popatrzmy jeszcze 20 raz. Sekund przed końcem, a więc jeszcze dużo. Tak, zdecydowanie piłka byłaby i tak w koszu, i tak. No, w każdym razie nie dał nam wątpić Chris Lang. Na pewno nie była to tak wątpliwa sytuacja jak w poprzednim meczu NBA pomiędzy New Jersey i San Antonio, o którą miano w końcówce również pretensje. Tutaj jednak wszystko jest jasne. 3 punkty zaliczone Jagodnikowi. Wykorzystana druga, ostatnia w tej ostatniej kwarcie przerwa na żądanie trenera Andrzeja Urlepa. 20 sekund ma Anwil na rozegranie tej akcji. Remis po 82. A Prokom, jeśli sfauluje, to sprowokuje rzuty wolne Anwilu. A więc widać, że nie kwapią się w tej chwili z faulem, więc będzie to akcja do końca. Tomasz Paczesas, przeciwko niemu Josip Brankowicz. Paczesas czeka, pewnie decydujący rzut. Ciekawy kto. Olbrzymia odpowiedzialność, proszę Państwa. Tomasz Paczesas. Paczesas zgubił piłkę, wybił ją Brankowicz. Rusza Jagodnik, spojrzał na zegar. Zatrzymywany przez Norgarda. Nie ma punktów w tej akcji. Wcześniej był gwizdek. Uspokaja trener kijewski Drubarego. Jeszcze sekunda i 1/10 do końca. Przewinienie Norgarda i piłka z boku. To właśnie jest to, o czym mówiłem. Mogli sobie pozwolić na faul koszykarze Anwilu. No i teraz po prostu musi być jedno podanie i jeden rzut w ciągu tej sekundy i 1/10. Albo będziemy mieli dogrywkę. Rzuca Brankowicz. Do kogo? Do Machnula! Nie ma, nie chwycił piłki Joe Machnul. Spojrzał zrozpaczony w stronę swojej ławki, ale to jest dogrywka. No, 44 do 44 do przerwy meczu. Później już 12-punktowe prowadzenie i taka szansa na zakończenie tego meczu. Spóźniony Lang, zupełnie spóźniony i tutaj... O. Daje sobie sprawę Lang z własnego błędu i ten ciśnięcie tą piłką o parkiet, to ze złości na własny. No ale uratował, przecież uratował się. No, nie to, może tutaj to jeszcze. Uratował od wielkiej bury. Natomiast trenera. Przypuszczam, że było to jedno z ważniejszych podań, których nie złapał w swojej karierze Joe Machnul, bo gdyby przejął tę piłkę i trafił do kosza, no, byłoby po meczu i byłby remis 3-3, a tak wiele się jeszcze może wydarzyć. A tak to mamy remis, ale w tym meczu 82 do 82 i za chwilę 5-minutowy dodatkowy czas gry. Fantastyczna walka, 82 do 82, a więc wciąż na remis przez 4 kwarty tego spotkania. Proszę Państwa, wracamy już do gry, pierwsze piątki są na parkiecie. Anwilu, Krupalia, Norgard, Pluta, Paczesas i Lang. Natomiast Prokom Trefl, Machnul, Brankowicz, Masiulis, Jagodnik i Krzykała. Nie może już wrócić na parkiet Drubary, nie może także wejść Dariusz Masko. Jonas, obaj mają po 5 fauli. I zobaczymy, dla kogo będzie to wznowienie. Na razie wszystkie 4 rozpoczynające poszczególne kwarty Prokom.
Wygrał McNull, ale nie udało się przechwycić piłki partnerom. Jest przy niej Daniel Krupalia. Pacesas. Która to już dogrywka w istotnym spotkaniu w hali we Wrocławku. Pamiętamy mecze reprezentacji Polski, mecze klubowe Anwilu. No ale tak to już jest. Luta i czekała Norgard za trzy. Mijał czas 24 sekund. Zdecydował się na szybki rzut, bo musiał już rzucać Jeff Norgard. I Anwil rozpoczął dogrywkę od trzypunktowego prowadzenia. Trafił podobnie jak w pierwszym meczu finałowym Jeff Norgard, tylko że wtedy to trafienie dało zwycięstwo. Dzisiaj nie można jeszcze tego powiedzieć. Pacesas pokazuje sędziemu, że musi zasznurować bóg, ale nie pozwala na przerwę sędzia. Szkoda przerywać tej akcji. Norgard jeszcze raz za trzy. Zbiera piłkę. Brak zbiórki w obronie w zespole Procomu Trefla. Ponownie Pacesas. Krupalia, zasłona, do niego właśnie piłka. Krupalia na obwód do Norgarda. Już był out, tak? O. Nie, przewinienie. Przewinienie odgwizdał sędzia Włodkowski, ale rzeczywiście wcześniej był out, błąd sędziego. Wszyscy znowu wstali z ławki Procomu Trefla. Zawodnicy rezerwowi, którzy tutaj bardzo blisko tej akcji byli. Dwa rzuty wolne, Jeff Norgard. Te przewinienia z czwartej kwarty oczywiście zostają na tablicy wyników. Liczą się do dogrywki, a więc w dalszym ciągu po faulach w obronie rzuty wolne. Pierwszy nieskuteczny Jeffa Norgarda. Szybko, jakby jeszcze szybciej mija czas w tych doliczonych już fragmentach gry. 3 minuty 42 sekundy jeszcze przed nami. Jacek Krzykała. Poniekąd sprawiedliwości stało się zadość, można powiedzieć. Dwa rzuty wolne, niewykorzystane, bo tutaj wyraźnie był out, ale mógł tego sędzia Włodkowski nie zauważyć, patrząc na bardziej akcję z piłką. Dla kogo piłka? Masiulis. No, dużo zamieszania. Jagodnik nie trafia, jednak trafia. Ta piłka skakała po obręczy, ale wpadła do kosza. Punkt przewagi Anwilu rozpoczyna Pacesa. Andrzej Pluta. Pluta. Ucieka tam Lang pod kosz, ale zdążył John McNull wrócić. Pacesas, długie akcje. Mimo własnego zmęczenia chcą także jeszcze bardziej zmęczyć obronę. Koszykarze Anwilu, nie było faulu, zbijał piłkę z nad kosza. Obrońca i rusza Wrankowicz. Wrankowicz, przy nim Norgard, sam Wrankowicz do Krzykały. Krzykała! Nawet nie trafił w obręcz. I przewinił Goran Jagodnik. Źle ustawiony do tej zbiórki, wpadł chyba na Krupalię i to Krupalia będzie wykonywał rzuty wolne. Popatrzmy jeszcze raz. Ale Jagodnik popełnił piąte przewinienie. To jednak Jeff Norgard po raz kolejny stanie na linii rzutów wolnych. Poprzednie dwa zupełnie nieudane. Trzeci koszykarz w drużynie, a drugi z pierwszej piątki w zespole Procomu Trefla popełnia piąty faul. Goran Jagodnik już nie zagra w tej dogrywce. 2 minuty 46 sekund do końca. W 40 minutach Jeff Norgard miał 5 na 6 wykonywanych rzutów wolnych. Dogrywkę rozpoczął niedobrze od dwóch niewykorzystanych. Teraz szansa na rehabilitację. Zamiast Jagodnika Dragan Markowicz, ale Jeff Norgard znowu się pomylił. Trzeci z rzędu niewykorzystany rzut wolny. Cztery niewykorzystane rzuty wolne. No coś niebywałego do tej pory w serii finałowej. Jeff Norgard miał 7 na 11. W całej serii miał 4 niecelne, a teraz proszę. McNull przeciwko Langowi. I nie ma punktu. Zbiórka jeszcze McNulla. Przytrzymywany tam McNull przez Krupali, ale wszystko to zgodnie z przepisami. Markowicz, oddanie pod kosz i strata. Zupełnie zaskoczył tym swoich partnerów, którzy spodziewali się, że już po tym wejściu pod kosz jednak Markowicz będzie rzucał do kosza, a ten jednak szukał gdzieś jeszcze partnerów. Ci nie byli na to przygotowani. Reklamowali, że wybijał piłkę jednak Krupalia, a nie żaden z zawodników Procomu. No ale sędziowie nie uwzględnili takiej reklamacji. 2 minuty 15 sekund do końca. Pacesas. Luta i Krzykała. Jest Pacesas jeszcze raz, sam,
niedokładnie do Fluty, Fluta za trzy. Bardzo niewygodnej pozycji, bo to nie było podanie do Andrzeja Fluty. To było do wchodzącego Kropali, który jednak minął się z tą piłką. Ale wielce istotne trafienie Andrzeja Fluty. Teraz muszą zdobywać punkty przede wszystkim zawodnicy Prokomu Trefla. Ostatnie dwie minuty już trwają. Wrankowicz do Masiulisa. Masiulis, nie doleci piłka do kosza. Nie było faulu na Markowiczu. Ruszają Paczesas i Pluta. Paczesas! Nie ma punktu. Dobija Krupalia. Nie ma! Maknul. Blisko straty. Masiulis. Biegają, biegają od kosza. Walka, walka wciąż. Markowicz jeszcze raz. Masiulis już teraz nie decyduje się na rzut dystansu. 10 sekund na zakończenie akcji, ale szybciej próbuje za trzy. Zupełnie nieudany rzut Brankowicza i piłka dla Anwilu Włocławek. Czas dla trenera Eugeniusza Kijewskiego. No trochę już wygląda na rozpaczliwą ta walka o punkty koszykarzy Prokomu. Ale też widać, że zmęczenie dało się we znaki podopiecznym trenera Urlepa. Oni też nie trafiają w prostych sytuacjach. Minuta 12 sekund, 4 punkty przewagi Anwilu. Już w górze plansze z napisem Anwil Włocławek, mistrz Polski sezonu 2002-2003. Ale jeszcze nie wszyscy kibice je podnieśli. Ale jeszcze ta minuta i 12 sekund, to są tylko 4 punkty przewagi i na pewno podopieczni trenera Eugeniusza Kijewskiego nie zrezygnują. Wciąż będą tutaj jeszcze próbowali odrobić te straty, ale przecież kolejną akcję rozpoczną gospodarze. Wracają do gry. Wracają koszykarze Prokomu Trefla. Nie ma jeszcze piątki Anwilu. Dopiero teraz Nordgard, Lang, Fluta, Paczesas i Krupalia. A więc bez zmian w obu zespołach. Nigdy jeszcze Anwil nie był tak blisko tytułu mistrzowskiego jak w tej chwili. Paczesas. Tomasz Paczesas. Długa akcja. Blisko Brankowicz. Paczesas, Pluta. Krzykała koło niego. Pluta sam. Zgubił piłkę. Teraz Brankowicz rusza. Blisko Paczesas, ale trafia Brankowicz. A więc tylko w tej chwili dwupunktowe prowadzenie Anwilu. Ostatnia minuta. 50:49 już w tej chwili. Idą państwo zegar. Przypominam, że zawsze po celnym koszu w ostatnich dwóch.